Elżbieta Dmoch po wielu latach wiadomość dla fanów. Piękne słowa. Elżbieta Dmoch w latach 70 i 80. XX wiek była jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Wokalistka zespołu 2+1 czarowała pięknym głosem, a swoją twórczością zapewniła sobie status legendy. Dmoch zakochała się bez reszty w Januszu Kruku, który porzucił dla niej rodzinę. To była trudna miłość, w mediach mówiło się o zdradach mężczyzny, który w końcu odszedł od żony. Elżbieta Dmoch kochała go nawet po rozstaniu. Przyjaźniła się z Januszem Krukiem i była przy nim do końca, aż do jego śmierci w 1992 roku. Wtedy to wycofała się z życia publicznego. Obecnie w mediach co jakiś czas pojawiają się informacje na temat Elżbiety Dmoch, w listopadzie bieżącego roku. Informowaliśmy, że trafiła do szpitala. Wokalistka 2+1 stara się także pozostawać w kontakcie z fanami. Najwidoczniej obecnie czuje się już lepiej, bowiem do sieci trafiło nagranie od Elżbiety Dmoch. To wielka niespodzianka, fani zachwyceni. Co kilka miesięcy na fanpage fani zespołu 2+1 na Facebooku pojawiały się wiadomości od Elżbiety Dmoch dla fanów. Za każdym razem wywoływały one spory entuzjazm wśród internautów. Wokalistka dziękowała najwierniejszym fanom za pamięć i pozdrawiała ich. Tym razem zaskoczyła wszystkich, bowiem nagrała wiadomość swoim fanom. W ostatnim czasie pan Andrzej Krzysztofik, autor poniższego montażu wideo, główny członek zespołu z lat 1971-1976, przebywał w Polsce. Była to wyjątkowa okazja do spotkania po latach z koleżanką z branży, panią Elżbietą Dmoch. Pan Andrzej przygotował krótki wierszyk, dedykację dla fanów, którą wyrecytowała z myślą o was sama pani Elżbieta. To wyjątkowy gest i piękny. Jeszcze grudniowy prezent. Czytamy na facebookowym profilu fani zespołu 2+1. Oto treść nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Andrzej dał mi propozycję, chyba nie do odrzucenia, by zaśpiewać kilka nutek. Fanom życzyć powodzenia. Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem to mnie chęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom sercem nucę. Bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie. Wiem o wszystkim, co piszecie w komentarzach w internecie. Miłe słowa od was dla mnie. Wielkie dzięki, i wzajemnie. Cudzysłów. Jesteście ciekawi, jak dziś brzmi głos Elżbiety Dmoch z 2+1? Posłuchajcie nagrania, które znajdziecie poniżej.